Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Ja jestem Podliński, a to jest program współczesnego mężczyzny. Tym razem chciałbym z wami pogadać o tym, jak to się dzieje, że ostatnie słowo w dyskusji zawsze należy do prawdziwego samca alfa. Czyli kilka sposobów na to, żeby być traktowany przez ludzi poważnie. Podstawowym pytaniem, od którego musimy zacząć, jest to, czy masz własne zdanie. Domyślam się, że tak, ale jeżeli ty tego nie podkreślisz, to nikt za ciebie tego nie zrobi. Dlatego podczas rozmowy cały czas musisz głośno i wyraźnie wyrażać swoją opinię. Jeżeli się z czymś nie zgadzasz, nie możesz bać się tego, że ktoś cię skrytykuje lub że ktoś ma inne zdanie niż twoje. Oczywiście nie każę teraz ci być w opozycji do wszystkich i do wszystkiego. Jeżeli zgadzasz się ze swoim przedmówcą, to jak najbardziej możesz go poprzeć, ale warto, żebyś dodał swoje 3 grosze od siebie, aby umocnić swoją rozmowę i aby podkreślić twoją obecność podczas dyskusji. To chyba jasne. Pamiętaj jednak, że osoby, które cały czas przytakują, na wszystko się zgadzają i generalnie wszystko jest spoko, są raczej osobami, które są niezauważalne, wręcz przezroczyste. Z tematem własnego zdania bardzo powiązany jest temat asertywności i umiejętności odpowiadania słowem nie. 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 Wiele osób właśnie ma z tym problem, że na wszystko się zgadza, wszystko jest im obojętne. Nie, nie, nie. Brak asertywności często wynika z tego, że takie osoby nie chcą się nikomu narażać, chcą ze wszystkimi żyć w dobrych kontaktach, generalnie nie lubią problemów, wszystko jest im obojętne, wszystko jest spoko. Ale z drugiej strony takimi osobami bardzo łatwo się manipuluje i nimi steruje, co uważam, że jest dość niebezpieczną kwestią. Musicie pamiętać o tym, że jeżeli wy nie zadbacie o swój interes, to sorry, ale nikt nie zrobi tego za was i chętnie was wykorzysta. Kolejnym pytaniem, które musisz sobie zadać, to czy jesteś samodzielny. Cechami, którymi imponujemy innym ludziom, jest zaradność i samodzielność. Jeżeli we własnym zakresie jesteś w stanie poradzić sobie ze wszystkimi zadaniami i obowiązkami, które spadają na twoje barki, to ludzie to zauważą. Niezależność pokazuje, że nie idziemy na łatwiznę, prosząc o pomoc w wykonywaniu rzeczy, które tak naprawdę jesteśmy przy odrobinie wysiłku w stanie zrobić sami. Co jeśli jednak samodzielnie nie możemy sobie poradzić z wykonaniem zadania? Otóż moim zdaniem proszenie o pomoc w uzasadnionym przypadku jest oznaką odpowiedzialności i rozsądku. Jednak musicie pamiętać o tym, aby wyważyć tą granicę pomiędzy samodzielnością a pójściem na łatwiznę i proszeniem o pomoc przy każdej możliwej sytuacji, którą tak naprawdę sami byście ogarnęli, gdybyście zrobili tyle. I skoro jesteśmy już przy temacie rozsądku i odpowiedzialności, to musicie wiedzieć, że osoby, które cechują się rozważnym podejściem do rozwiązywania swoich problemów czy zadań, budują swój wizerunek i autorytet jako osoby rozważnej i godnej zaufania. Wiedząc, że nie tylko podczas sytuacji kryzysowych potrafisz zachować zimną krew i przewidzieć konsekwencje swoich działań, ludzie chętnie będą cię słuchali oraz, uwaga, chętnie będą przychodzić do ciebie ze swoimi problemami, abyś jako autorytet udzielił im wsparcia i pomocy. Jednym z ważniejszych elementów tego, czy ludzie traktują cię poważnie, jest to, jak ty wyobrażasz sobie to, że oni widzą ciebie. Brzmi to dość incepcyjnie, ale uwierzcie mi, ma to sens. Osoby mające problem z pewnością siebie zbyt często skupiają się na tym, jak postrzegają ich inni, zamiast skupić się na sobie, czyli źródle, może nie problemu, ale źródle tego braku pewności siebie. Poza tym te wykreowane wizerunki nas samych w oczach innych bardzo często są niezbyt ciekawe i zakompleksione i musimy z tego wyjść. A jak? Prostym sposobem na to, aby skonfrontować rzeczywistość z tym, co my sobie myślimy, że oni sobie o nas myślą, jest po prostu wypicie z kumplem piwka i zapytanie się: stary, co ty tak naprawdę o mnie myślisz? Ale warto wcześniej też zrobić listę i sobie samemu wypisać to, co my myślimy, że on o nas myśli, znaczy wady, zalety, a potem skonsultować to z nim, bez tej listy, zapisać sobie to, bo niech on nawet wam to zapisze, co o was myśli. I skonfrontujcie to i zobaczycie, że lista jego i wasza będą się naprawdę tylko w niewielkim stopniu pokrywały i będą to kompleksy, nad którymi możecie pracować. I przyszedł czas na najważniejszą zasadę, najważniejszy element tego filmiku, na którym opiera się tak naprawdę wszystko, jeżeli chcesz być poważany i chcesz być traktowany dobrze w towarzystwie. Najważniejsze jest to, kogo ty widzisz w lustrze. Niskie poczucie wartości może wynikać z wielu różnych kwestii. Mogą być to kompleksy, status materialny, jakieś niepowodzenia życiowe. I to właśnie przez ten bagaż emocjonalny wydaje nam się, że jesteśmy słabi. Prawdą jest, że osoby, które wymagają od siebie więcej, zazwyczaj osiągają lepsze wyniki niż osoby, które spoczywają na laurach. Jednak zbyt mocne dokręcanie śrubki może spowodować znaczące osłabienie naszej samooceny. W końcu cały czas będziemy podwyższali sobie tą poprzeczkę tak wysoko, że i tak będzie zawsze za wysoko, że w końcu możemy stwierdzić, że kurde, jesteśmy słabi, beznadziejni i w ogóle do dupy. Pewność siebie, swoich słów i swoich umiejętności to kluczowy element do bycia poważanym i traktowanym poważnie
towarzystwie. Więc jeśli chcecie być samcem alfa, to bądźcie samcem alfa. Słabych i niepewnych osobników wyczuł właśnie na kilometr. A niestety prawo dżungli mówi o tym, że przetrwają tylko najsilniejsi, a świat to bezlitosna dżungla. Dlatego walczcie o swoje. Wiecie już to, że kluczowe jest to, co macie do powiedzenia. To, że musicie podkreślać swoje własne zdanie, aby być asertywnym i być pewnym siebie. Teraz jednak musimy skupić się na przekazie niewerbalnym, czyli wszystkim, co dzieje się dookoła. Mowa naszego ciała wiele zdradza na temat naszej pewności siebie, więc jakby temat się trochę pokrywa. Ale jest kilka sposobów na to i kilka rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę, które pomogą Wam utrzymać pewność siebie na wysokim poziomie. Czyli zaczynamy od tego, że łopatki do tyłu i przyjmujemy na klatę wszystko, co się dzieje wokół nas. Jeżeli to są komplementy, przyjmujemy na klatę. Jeżeli to są życiowe porażki, przyjmujemy na klatę. Prawdziwy człowiek sukcesu przyjmuje wszystko na klatę. Poza tym, umówmy się, człowiek, który idzie w pozycji Quasimodo, zwanego też dzwonnikiem Notre Dame, w pozycji skulonej, on wygląda jak zbity pies i od razu mam ochotę mu powiedzieć, że nic nie stało, że nie musi mnie przepraszać. Czy tak nie jest? Jest tak. Druga sprawa to nie wzrok na buciki, tylko wzrok w oczy swojego rozmówcy. Jesteśmy pewni siebie, pewni swoich słów, pewni swoich umiejętności, pewni swojego wyglądu, bo wiemy, że wyglądamy dobrze, więc wzrok na wzrok, nie na buciki. Nie spoglądamy, czy on tam ma jakieś nowe sneakersy, czy może coś. Nie, na wzrok, na oczy. Kontakt wzrokowy to podstawowy element w kontaktach międzyludzkich. I ostatnia sprawa, jeżeli chodzi o mowę twojego ciała, używaj swojej prawej ręki i używaj swojej lewej ręki. One się przydają nie tylko podczas trzymania sztućców, chociaż jest to dość przydatna kwestia, ale podczas rozmowy. Gestykulacja tworzy pewnego rodzaju obraz twojej wypowiedzi, a szybkie, dynamiczne i energiczne ruchy powodują to, że twoja wypowiedź staje się bardziej pewna siebie. Znaczy, ty stajesz się bardziej pewny siebie. Tak. Przy okazji chciałbym także poruszyć temat mitu, legendy, która mówi o tym, że jeżeli nie mamy co zrobić z rękami, to wkładamy je do kieszeni i to niby powoduje, że jesteśmy tacy wyluzowani i jednocześnie pewni siebie. No moim zdaniem to tak, trzeba z tym trochę uważać, bo sprawne oko właśnie zauważy, że wkładasz te ręce do kieszeni tylko i wyłącznie dlatego, że nie masz co z nimi zrobić. Z drugiej strony jest to fajny sposób, fajny trik na te sytuacje hardkorowe, kiedy faktycznie nie wiesz, jak masz się zachować. Ewentualnie alternatywnie, zamiast wkładać ręce do kieszeni, możecie wyjąć telefon i na przykład zasubskrybować mój kanał. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to koniecznie zróbcie to teraz, nawet jeśli macie zajęte ręce. Jak widzicie, większość powodów, które sprawiają, że nie jesteście traktowani poważnie, jest tutaj. Natomiast jest też kilka elementów, które możecie poprawić zewnętrznie, aby poprawić swój wizerunek i też swoją pewność siebie. Na deser pozostawiłem sobie sprawę naszego wyglądu zewnętrznego, czyli całkowicie ubrania. Cały czas będę powtarzał się, że pierwsze wrażenie robi się tylko raz i znajomość tego faktu dobrze jest wykorzystać. Ludzie w pierwszej kolejności zawsze patrzą na wygląd, no bo na logikę. Jeżeli widzisz fajną dziewczynę, no to chcesz ją poznać. Jeżeli widzisz niefajną dziewczynę, no to mniej chcesz ją poznać, no bo no nie oszukujmy się, nie bądźmy próżni, nie bądźmy kłamcami, że najpierw liczy się serce, a potem wygląd. Gówno prawda, żeby poznać serce, musi ci się spodobać wygląd. Tak jest. Tak więc, znając tą zasadę, zawsze staramy się wyglądać stosownie do sytuacji, do okazji, w której się znajdujemy bądź znajdziemy. To znaczy przestrzegać tak zwanych dress code'ów, czyli idąc na zakupy ubierasz się jak chcesz, idąc do kawiarni ubierasz się półelegancko, a idąc na spotkanie musisz wyglądać jak rekin biznesu i człowiek sukcesu. To proste. Zresztą o tym, jak wyglądać lepiej, nagrałem już odcinek. On się wyświetla tutaj, a dla osób korzystających z aplikacji mobilnych jest link w opisie tego filmu. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że film będzie dla Was przydatny i że pomoże Wam pracować nad pewnością siebie i w krótkim czasie staniecie się najlepszą i najbardziej poważaną wersją samego siebie. Jeśli tak, to koniecznie subskrybujcie mój kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, dawajcie łapki w górę, bo nie ukrywam, że motywuje mnie to, gdy tworzę filmiki i patrzę, że Wam się podoba. No i cóż, pozostało mi się tylko pożegnać, zaglądajcie na moje kanały social media, do zobaczenia i siema! A i jeszcze jedna sprawa. Fajnie jakbyście dali znać w komentarzach, o czym chcielibyście, abym nagrywał kolejne filmiki. Na pewno wezmę to pod uwagę. Pa!